2 sierpnia. Słoneczko przedziera się przez chmury. W tej chwili godzina 9, 17 stopni, naturalne 16. Najcieplej ma być między 13 a 15, 22 stopnie. Pochmurny dzień, zachmurzenie 76%, szansa opadu 47%. No i patrzcie na ten wiatr porywisty, co on tu robi z tymi moimi kwiatuszkami. A jeszcze chcę, żeby one jeszcze mi pokwitły, a on je normalnie podrywa od korzeni. Zawsze u mnie właśnie w ten sposób kwiaty szybciej kończą żywot, bo no, podrywane od korzeni wiadomo, usychają później. No ale cóż, i tak pięknie mi tutaj kwitną, mam czym oczy nacieszyć i pocieszyć. Buźka w raporcie smogowym na zielono, czyli bardzo dobra jakość powietrza. No ostatnio ta jakość powietrza jest dobra cały czas, chyba przez te deszcze, które codziennie padają. Zawsze tam odkurzą, że tak powiem. No cóż. Będzie miły dzień, tak widzę, że zapowiada się fajny dzień. Miłego dnia Wam życzę również. Witam Was serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj witam Was 2 sierpnia i w takim troszeczkę sentymentalnym nastroju, ponieważ 2 sierpnia 1975 roku wychodziłam za mąż, także dzisiaj mam powrót do wspomnień. Wspomnień, czar mojej świętej pamięci męża. Już nie ma ze mną, 12 lat już jest po tamtej stronie. A ja dzisiaj chciałam wrócić do tego dnia, ale tak trochę inaczej. Chciałam tak porównać, jak to było kiedyś, jakie to wesela były kiedyś, z mojego punktu widzenia oczywiście, a jak jest teraz. Chodzi mi przede wszystkim o oprawę taką. No bo trzeba przyznać, że w tej chwili te wesela to mają oprawę naprawdę rewelacyjną. Są przeważnie w jakichś tam, no przeważnie w jakichś restauracjach, w jakichś domach specjalnie, domach weselnych, specjalnie przeznaczonych do tego celu. Oprawa jest przepiękna i no i inaczej to wygląda tak uroczyście, ale te wesela z tamtych lat też miały w sobie to coś. To nie było tak, że one nie były uroczyste. Wtedy inaczej to wszystko przygotowywano. Przeważnie wesela były w domach, no nieraz na ogródkach działkowych, no też może gdzieś tam sporadycznie w większych miastach, to być może ja mówię z perspektywy swojej, to co ja wiem i to co ja widziałam. W większych miastach to na pewno gdzieś tam w jakichś restauracjach, ale dla sytuowanych, prawda, no nie oszukujmy się, to były koszty, więc każdy chciał to wesele wyprawić tanim kosztem, więc przeważnie robiło się wesela takie w domach. No, ja miałam to szczęście, że mieszkałam z rodzicami w domu, nie w jakiejś tam kamienicy, więc było pole do popisu, więc było duże podwórko. Wtedy było modne robić podłogę z desek i miejsce dla orkiestry. W śliwkach jakieś tam no, lampiony, żarówki, które oświetlały. No, urok był. No, w każdym bądź razie ja wracam pamięcią przede wszystkim do zespołu muzycznego, dlatego że w tamtych czasach, no wiadomo, jakie to były te zespoły weselne, takie typowe kapele, takie tak zwane umpa umpa, ja to tak nazywam, ale u mnie była orkiestra kapela, no jak mówię kapela weselna, to niech będzie, z organami, no w tamtych, w 1975 roku, no to było coś. No ja byłam zachwycona, ale i tak hitem wesela była piosenka Bella Marie, czyli Miła Walerciu. Także tak to wyglądało. Także dzisiaj z sentymentem wracam do tamtych chwil. No na pewno oprawa tych wesel inaczej wyglądała, chociaż nad stołem tam, gdzie siedzieli Państwo młodzi, to był zawsze jakiś napis: witamy młodą parę, szczęść Boże młodej parze.
Także no, też było to uroczyście i bardzo ładnie przystrojone. Nie w takim zakresie, jak to jest, jak to w tej chwili. No, w tej chwili to nawet kościoły są udekorowane pięknie, a wtedy było skromnie, no, wtedy było skromnie, to trzeba przyznać. No, ale takie były realia na tamte lata. Także dzisiaj tych parę słów tylko chciałam Wam powiedzieć, bo tak sobie właśnie od rana myślę, jak to się wiele zmieniło, jak to z biegiem lat zmienia się. I to nie znaczy, że to ujmuje wartości temu, co było. Prawda? No, są inne czasy, ludzie są bardziej zamożni. Stać ich na wyprawienie takich wesel gdzieś w jakichś restauracjach z piękną oprawą. No, kiedyś to inaczej wyglądało. Kiedyś nawet w kamienicach były wesela i kogo nie stać było, to najbliższa rodzina. I bawili się, także tak to wyglądało. Ale no, ja mam miłe, miłe wspomnienia i tak, i niech takie pozostaną. Miłego dnia Wam życzę. Dania na szybko. Zostało mi mleko, muszę wykorzystać. Został mi koncentrat pomidorowy, muszę wykorzystać, więc będzie zupa pomidorowa, ale taka na wywarze warzywnym. Same warzywa, bez żadnego mięsa, dużo warzyw. A tu będzie parę naleśników, niedużo. Parę usmażę z serem. Już mi się gotuje. Zaraz dodam koncentratu pomidorowego, śmietany. Tak wykorzystam to. Ciasto już mam gotowe. Dałam szklankę mleka, pół szklanki wody, szklankę mąki, jedno jajko, bo już mi się skończyły. Muszę kupić, więc zrobię z tego, co mam. Szczyptę soli. No i usmażę parę naleśników. Się smażą. Już przygotowuję farsz do naleśników. Ja nie używam surowego żółtka, nawet jak jajko sparzone, po prostu nie. Boję się takich rzeczy. No, mam w zasadzie zakaz. Także będzie twaróg z cukrem waniliowym i będzie tą rolę zamiast żółtka, to spełni śmietana. Dodam łyżkę, żeby tak po prostu ta konsystencja się utrzymywała razem. Taki będzie mój farsz. Tu się mówi, z niczego zrobiłam coś. Już spróbowałam naleśnika, bardzo smaczne. No i oczywiście zupka bardzo dobra na wywarze warzywnym. Dużo dałam warzyw, także smak selera, pietruszki się wyczuwa. Bardzo smaczne i apetyczne. Także mogę zajadać. To nie powiedziane, że musi być tłuste, ale tutaj jest śmietana, także tłuszcz jest. I taki dzisiaj obiadek. Skromny, ale bardzo smaczny, taki jak to się kiedyś jadało. Życie róży. Tekst Janeczka, czyli Zielono mi 17. Ela, naładowana pozytywną energią, postanowiła podzielić się z Danutą dobrymi wieściami. Zadzwoniła do niej. Umówiły się w małej kafejce. Ela już czekała, kiedy Danuta weszła energicznym krokiem.
Przywitały się i kobieta zaczęła zadawać pytania. Pytania padały z szybkością karabinu maszynowego. Danusiu, powoli, uspokajała ją dziewczyna. Pozwól mi proszę dojść do słowa. Tamta na chwilę zamilkła z pytającym spojrzeniem. Danusiu, poznałam Różę. To bardzo mądra i miła osoba. Wszystko jest na odwrót, niż mi opowiadałaś przez telefon. Danuta poczerwieniała ze złości. Jaka ona dobra, jaka mądra. Czyś ty, dziewczyno, rozum straciła? Ona twego ojca owinęła sobie wokół palca. Miła, prychnęła, bo jej zależy na waszym mieszkaniu, na waszym ogrodzie. Ona nic nie posiada, a pragnie być panią. Ela za nie mówiła ze zdziwienia. Chyba Danusiu cię poniosło. Ja widzę to zupełnie inaczej. Dlaczego tak bardzo jej nienawidzisz? Zapytała zdenerwowana. Bo że jej nienawidzisz, to prawda, nie zaprzeczysz? Danuta teraz zbladła. Tak, nienawidzę jej i jej całej rodziny. Tak, to żyje we mnie od wielu lat. Widzę, że już cię przerobiła. Ale przekonasz się, że jak bardzo się mylisz. Jej rodzina jest winna nieszczęścia mojej rodziny, więc jest moim wrogiem. Chcę sprawić, by twój ojciec nie doznał krzywdy z jej strony. Tekst Maria. Ela była oszołomiona zachowaniem Danuty. Nie znała jej z tej strony. Zaciętości, naburmuszenia i ostentacyjnej złości na cały świat. Rozstały się już jakiś czas temu, ale Ela ciągle tkwiła w tym temacie. To jakiś absurd. Oceniać kogoś przez winy przodków to nienormalne. Tak podsycać w sobie nienawiść. Po raz pierwszy od bardzo dawna nie zgadzała się z Danutą. Oficjalnie jej o tym powiedziała. Tymczasem u Róży czas jakby zatrzymał się w miejscu. Pogodzona ze wszystkim, co ją dotknęło, zapadła w głęboki błogostan. Drzemała na jawie, pozwalając sobie na chwilę relaksu, chwilę wytchnienia. Telefon przerwał ten stan zawieszenia między jawą a snem. Halo, witaj Stasiu. Witaj Różyczko, co porabiasz? Zapytał. A wiesz, pozwoliłam sobie na chwilę lenistwa, odpowiedziała. A to bardzo dobrze, lenistwo też dla ludzi. Stasiu, ty zawsze jesteś na tak, zachichotała, dziwiąc się sama swojej reakcji. W życiu wszystko trzeba wypośrodkować, odpowiedział. Tak, by znaleźć czas i na pracę, i na wypoczynek. Tak jak ty to określasz, lenistwo. Nie można być tylko pracusiem, teraz on się roześmiał. No zobacz, u nas jak zawsze tematy dnia, powiedziała Róża. Pomyślałem sobie, że może dasz się zaprosić na kawę i spacer. Zapytał, a wiesz, że z przyjemnością skorzystam z twojego zaproszenia, odpowiedziała. Pogoda się wyklarowała, więc skorzystajmy z tego faktu, ile się da, odpowiedział Staś. Jakby co, to ja czekam pod twoją klatką, dopowiedział. Ojej, zapraszam do mnie. Staś skwapliwie skorzystał z zaproszenia i już pukał do jej drzwi. Myślałam, że jeszcze jesteś u siebie, powiedziała Róża, otwierając szeroko drzwi. A tu taka niespodzianka. Przywitali się. Skoro jesteś u mnie, to proponuję kawę osobiście przeze mnie zaparzoną, powiedziała i ruszyła w stronę kuchni. Dzień nabrał nowego koloru. Róża uśmiechnęła się z zadowoleniem. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję i tradycyjnie zapraszam do pisania. Dziękuję za te teksty, wszystkie, które pisaliście do tej pory i proszę o jeszcze.